Nowenna za przyczyną sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Wśród zmienności tego świata tylko Bóg jest Twą opoką, ocalenia Twego twierdzą, zamkiem nigdy nie zdobytym. Tam, gdzie wschód ma swój początek, życie Twoje się zaczyna. Zapowiedzią jest pokoju, pojednania wśród chrześcijan. Gdyś opuszczał kresy wschodnie, Twoje serce tam zostało, by na zawsze już pozostać źródłem łaski pojednania. Ziarnem jesteś obumarłym, dziś z Twej śmierci życie tryska, bo nad śmierć mocniejsza miłość, która rodzi plon stokrotny. Tak jak świeca płoniesz jasno, blaskiem chwały Chrystusowej, z aniołami dziś sławimy życie Twoje, Stanisławie. Sługo Boży, nie przestawaj za swym ludem orędować, w kłótniach, waśniach i niezgodzie. Bądź ratunkiem dla nas słabych, Bogu Ojcu i Synowi, z Duchem siedmiorakiej łaski. Chwała, cześć i uwielbienie za kapłana tak wielkiego. Amen. Dzień czwarty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który serce swojego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swoje życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów. A mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespolona cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński, miał te same pragnienia co Chrystus.
W przeddzień swojej zbawczej męki Jezus modlił się za uczniów, aby stanowili jedno. Największym zagrożeniem dla świata i największym bólem dla Zbawiciela jest niezgoda i podziały wśród chrześcijan. Stanisław Szulmiński dobrze rozumiał ten ból. Sam go doświadczał. Chciał uczynić wszystko, co w jego mocy, aby rozproszone dzieci Boże na nowo zebrać w jednym kościele, pod jednym pasterzem. Powszechnie uważa się, że jego śmierć była ofiarą ekspiacyjną za grzechy podziału wśród chrześcijan. Modlitwa sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego. Boże i Ojcze nasz, pozwól nam, prosimy Cię, głęboko wkorzenić się i utwierdzić się w miłości ku Tobie. Daj, abyśmy się w każdej potrzebie z dziecięcą ufnością zwracali do Ciebie i zawsze na Twoją pomoc i opiekę liczyli. Dopomóż nam, żebyśmy nawet wtedy, gdyśmy popadli w słabość i grzech, nie zapomnieli o tym, z jaką serdeczną miłością Ty, o Boże miłosierdzia, wyczekujesz powrotu syna marnotrawnego. Dobroć Twoja jest tak wielka, że robotników, którzy przyszli do Twojej winnicy o 11 godzinie, wynagradzasz na równi z tymi, którzy pracowali cały dzień. W niepojętej troskliwości swojej pozostawiasz 99 owiec, żeby szukać jednej, biednej owieczki zabłąkanej. Abba, o Ojcze nasz najdroższy, a Ty, o boski Zbawicielu nasz, z miłości uczyniłeś nas członkami ciała Twego mistycznego i darzysz nas przyjaźnią, mocniejszą nad śmierć. Obyśmy coraz głębiej rozumieli, co wyrazić chciałeś w słowach: już nie nazywam Was sługami, lecz przyjaciółmi moimi. Kierując się najszlachetniejszą przyjaźnią, przypuszczasz nas do udziału w Twojej boskiej naturze, obsypujesz nas swoimi darami i przepełniać nas chcesz duchem i zasadami swoimi. Pozwalasz nam cieszyć się razem z Tobą, posiadaniem Matki Twojej Najświętszej. Oddajesz za nas nawet życie swe i spełniasz tym samym, coś był powiedział kiedyś: nie masz miłości większej nad tę, jeśli ktoś oddaje życie swe za przyjacioły swe. Pasją Twoją, boski przyjacielu nasz, była miłość do Ojca, który jest w niebiesiech. Dlatego prosimy Cię wraz z apostołami, okaż nam Ojca. Amen. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, oręduj za nami. Siewco pokoju, oręduj za nami. Apostole pojednania, oręduj za nami. Miłośniku zgody i jedności, oręduj za nami. Mistrzu życia duchowego, oręduj za nami. Nauczycielu katolickiej wiary, oręduj za nami. Wzorze kapłańskiej posługi, oręduj za nami. Pasterzu owiec zagubionych, oręduj za nami. Lekarzu dusz zranionych, oręduj za nami. Opiekunie opuszczonych, oręduj za nami. Strażniku wygnańców, oręduj za nami. Podporo umęczonych trudem pracy, oręduj za nami. Obrońco niesłusznie skazanych, oręduj za nami. Nadziejo bitych, torturowanych i poniżanych, oręduj za nami. Umocnienie prześladowanych, oręduj za nami. Mężny wyznawco Chrystusa, oręduj za nami. Niestrudzony sługo braci, oręduj za nami. Wojowniku miłości, oręduj za nami. Drogowskazie prowadzący do zgody i jedności, oręduj za nami. Postulatorze dialogu ekumenicznego, oręduj za nami. Nasz wielki orędowniku u Boga, oręduj za nami. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, który z tak wielkim oddaniem spieszyłeś z pomocą innym ludziom, że wolałeś stracić własne życie, aby ocalić choć nielicznych od ognia wiecznego potępienia. Bądź dzisiaj naszym przewodnikiem po drogach zbawienia. Wskazuj drogę do przebaczenia i pojednania. Niech Kościół jaśnieje jako wzór miłości i wzajemnej służby. Doprowadź do końca Twoje dzieło apostolatu pojednania. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.